Kraków ma w sobie jakiś magiczny, średniowieczno-renesansowy urok, który fascynował nas od zawsze. Im Spätmittelalter schlug in Krakau das Herz von Polen, politisch, wirtschaftlich und kulturell. Toskański humanista Filippo Buonaccorsi pisał, że w początkach XV wieku miasto wykazywało tak ogromne zainteresowanie muzyką, że zaniedbywało pielęgnację innych sztuk wyzwolonych. Szczęśliwym trafem zachował się z tego okresu szereg źródeł muzycznych, które zdają się podpowiadać, jaką muzykę można było wówczas w Krakowie usłyszeć. Kiedy zaczęliśmy zgłębiać te źródła, roztoczył się przed nami arcyciekawy muzyczny pejzaż. In diesen Quellen findet man Werke von Antonio Zaccara da Teramo und Johannes Cicogna, zugleich aber auch vom geheimnisvollen Mikołaj Radomski, dessen Musik nirgendwo sonst überliefert ist. Die liturgische Musik erklang natürlich in den Kirchen der Stadt, die Festkompositionen im königlichen Schloss und das Karnevalslied der Krakauer Universitätsstudenten, das Sie gerade jetzt hören, erklang wohl auf den Straßen während dem jährlichen Studentenkarneval. W jednym ze źródeł, z których korzystaliśmy przy pracy nad tą płytą, kopista pozostawił kilka osobistych uwag na temat repertuaru, który nie tylko notował w tym źródle, ale też najwyraźniej sam śpiewał. Pisał na przykład, że jakieś dzieło jest bardzo piękne lub wręcz najwspanialsze, jakie mogło powstać, tym samym podsuwając nam tytuł tej płyty – Mirabilia Musica, czyli muzyczne cuda. Es ist eine sehr, sehr bunte Repertoire-Mischung, die uns hier überliefert ist. Nam